Witajcie! Ponieważ film o dronach nie miał zbyt dużej popularności, ale i tak będzie o dronach tylko jeszcze za kilka dni, ponieważ nie jestem youtuberem, więc mogę robić co będę chciał. Nie muszę lansować tego, co akurat chiński sklep wyśle. Więc dzisiaj trochę powiem Wam o przedmiotach, które ostatnio zrobiły na mnie jakiekolwiek wrażenie. Będą to przedmioty tanie, zasadniczo do 200 zł, w tej chwili są już nawet do kupienia chyba wszystkie. Więc zaczynajmy. Pierwsza rzecz to są, jak wiecie, lubię moje małe komputerki. Ciągle używam tego mojego małego komputera z płytą Gigabyte'a. Link tam gdzieś do tego recenzji tego komputera pewnie zobaczycie. Natomiast tutaj przedstawiam Wam klaster trzech serwerów. Oczywiście to żart, żeby nikt nie wziął tego poważnie. Są to komputery z włączem HDMI, czyli wpinane bezpośrednio w monitory lub w ekrany, telewizory. Pierwszy z nich jest to oryginalny produkt Intela na jeszcze starym procku atomowym. Ten, zobaczycie, jest chińskim odpowiednikiem dokładnie tego. Jak zobaczycie, ma jedną niezaprzeczalną zaletę. W odróżnieniu od oryginału Intela ma dwa porty USB, a co śmieszniejsze, jest połowę tańszy. Właściwie nie wiem, czy to śmieszniejsze, czy ten. Wydajnościowo, ja je oczywiście mierzyłem i miałem zrobić o nich filmy, ale jakoś nigdy się nie zeszło. Jeżeli będziecie chcieli, to możemy do tego wrócić. W środku są oczywiście Z3745 bodajże procesory atomowe poprzedniej generacji. Jak one się sprawują? Całkiem przyzwoicie, do pewnych rzeczy wystarczą. Jeden z nich służy mi do przesyłania danych ze stacji pogodowej. A dokładnie ten. Ten jest o tyle inny, że jak widzicie, zrobiłem mu małą kustomizację, no nie wygląda ona rewelacyjnie, ale dzięki temu wiatraczkowi wydajność tego komputera wzrosła o 30%, a to wszystko oczywiście przez to, że te wszystkie małe komputerki mają jedną zasadniczą wadę: jeżeli je obciążymy w 100%, to zaczną zbijać zegary, ponieważ się grzeją. CDP tych komputerków to oczywiście jest 2-4 W, także nie jest to specjalnie dużo. Wygląda on tak, tutaj widzicie, ma doklejony radiator, zrobiony dodatkowy wentylator, żeby chłodził procesor. Dzięki temu procesor, który znajduje się tu pod spodem, uzyskuje wyższe zegary i przy obciążeniu 100%, na przykład limpakiem, zbija zegar z bodajże z 1.6 na tylko na 1.2, a nie na 800 jak w oryginale. Czyli ewidentnie komputerki mają problem z chłodzeniem, rozwiązanie tego typu. Jakby nic nie wystaje, wiatraczek się kręci, powoduje, że zyskujemy 30% wydajności. Jeżeli będziecie chcieli, to mogę je porównać, mogę trochę więcej o nich powiedzieć. Wszystkie oczywiście mają Windows 10. Ten Hinol, nawet sami się nie odróżniam, już są tak podobne do siebie. Ten Hinol ma jeszcze dwa systemy operacyjne, Androida i Windowsa, ale w końcu je wykastrowałem. Mają legalne Windowsy 10, bo tak są sprzedawane. Oczywiście wszystko w wersji polskiej. Koszt, oryginalny Intel kosztował jakieś 2 lata temu około 500. Ten dokładnie z takim samym protkiem, ale Hinol kosztował praktycznie połowę tego, czyli około niecałe 300 zł. I ten też około 2 lata, może półtora roku temu kosztował około 400-500 zł. Tutaj jest procesor Z8300, dokładnie taki jak w większości nowych urządzeń. Teraz są bodajże Z8350. To by było, jeśli chodzi o komputery. Następną rzeczą, która mnie zauroczyła, jest to małe pudełeczko, które zmieniło postrzeganie telewizji. Jest to Xiaomi Mi Box, czyli Android TV podpinany łączem HDMI. Bez wątpienia wygoda użytkowania tego urządzenia sprawiła, że praktycznie przestałem oglądać telewizję. Jest tu Ipla, nie ma jeszcze oficjalnie playera. Jest oczywiście Netflix, jest oczywiście Showmax, jest także wiele innych, tak powiem, treści multimedialnych, jest YouTube, więc zawsze sobie mogę oglądać. Używanie tego razem z pilotem, który bardzo fajnie wygląda i zaraz go Wam pokażę, jest całkiem sympatyczne. Następną rzeczą, którą używam na co dzień, jest moja opaska Xiaomi Mi Band 2. Wiele osób ją recenzowało i używało. Dzisiaj 70 zł, jak sobie sprowadzicie z Chin, pewnie około 100, jak kupicie w Polsce, 120. Pomijam oczywiście oficjalny kanał.
Służy mi między innymi do tego, że wyświetla mi powiadomienia o SMS-ach i notyfikacje z aplikacji androidowych, na których mi najbardziej mi zależy. W związku z tym przestałem używać dzwonka w telefonie i przestałem wyciągać telefon za każdym razem, kiedy coś tam wibruje. Sprawdzam sobie na opasce początek SMS-a, na przykład kto do mnie dzwoni i w zależności od tego albo ten telefon wyciągam, albo nie. Natomiast bardzo fajnie można to wykorzystać do bardzo wielu rzeczy. Oczywiście jako tracker pulsu dobiegania też się nadaje, choć nie jest to rewelacyjnie, ale można spiąć Zendomondo na przykład i mieć puls cały czas. Także to by było to. Następną rzeczą jest telefon, który no może nie wiecie ile kosztuje, a może wiecie, albo sobie sami sprawdzicie. Jest to HomeTom, bodajże HT13. Kupiłem go swego czasu synowi. I jedyna rzecz, która mnie w nim zachwyca, to jest cena. Jak za 200 zł, to mamy całkiem przyzwoity telefon z całkiem fajnym ekranikiem. I moim zdaniem tego typu rozwiązania oczywiście są budżetowe i wiele za nich nie można, ale po prostu ten telefon działa, ma 5 cali, ma całkiem przyzwoity ekran. Procesor, no powiedzmy, że nie śmierdzi nowościami, bo nie ma na przykład LTE. Ale moim zdaniem jest to całkiem sympatyczne rozwiązanie. Jeżeli chcecie test, to mogę zrobić test tego telefonu. Drugim takim telefonem, który zrobił na mnie niezłe wrażenie, jest telefon Xiaomi 4A, czyli najtańszy Xiaomi. Używa go obecnie żona, więc go teraz w tej chwili nie pokażę, ale również go używałem jakiś czas i również moim zdaniem jako podstawowy telefon całkiem fajnie się sprawdza. Nie wydaje mi się, żeby był sens uczestnictwa w wyścigu zbrojeń. Dzisiejsze telefony są już na tyle dobre, że naprawdę ja rozumiem, że portale żyją z tego, że muszą oczywiście lansować wysokopółkowe LG G6, Samsungi S8, S8 Plus, bo S8 jest niedobry, musi być plusem, musi być za 4500. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach to już minęło i nie ma to większego sensu. Dlatego uważam, że można się czasami zastanowić i nie wydawać zbyt dużo pieniędzy i kupić sobie po prostu taki telefon, tylko trzeba dobrze go wybrać. Kolejną rzeczą jest powerbank, którego używam na co dzień. Jest to powerbank, że tak powiem, własnoręcznej budowy. Tutaj w środku ma 8 baterii litowo-jonowych, w związku z tym jego pojemność zbliża się do 20 000. Czyli dokładnie tak jak te sławne Xiaomi, które sprzedawane są za grubą kasę. Jestem z niego strasznie zadowolony. Ma, może teraz tutaj w kamerze tego dobrze nie widać, ma wskaźnik naładowania, ma dwa porty wyjściowe, teoretycznie 2A. Praktycznie jest to 1 do 1,5. Ładowanie, pseudo latarka, ale powiedzmy, że możemy to pominąć. 30 000 oczywiście jest to tak całkowicie z czapy. Ponieważ kupuje się samą obudowę za kilka dolarów, a w środku wkłada się zwykłe akumulatorki 18650 litowo-jonowe, które można kupić na przykład z rozbiórkowych tabletów za 6-8 zł i mieć naprawdę wielkiego, fajnego powerbanka. To było tyle, jeśli chodzi o te gadżety, które chciałem Wam pokazać i które ostatnio używałem. Jeżeli o którymś byście chcieli coś więcej wiedzieć, dajcie znać. Wszystko to są fajne, tanie rzeczy. Nie ma co się napinać na high-techowe rozwiązania. Bo i po co? Czasami taki komputerek potrafi wystarczyć powiedzmy połowie osób. Wiadomo, że gracze powiedzą, że to jest śmieszne, ale pakiet biurowy na tym się da odpalić, zrobić różne rzeczy, na tym też się da. U mnie na tym miałem klienta Plexa, gdzie serwer robił ten mój stary, dobry gigabajcik. Natomiast tu był klient Plexa, był podłączony do komputera. Oczywiście teraz, odkąd mam Xiaomi Mi Box 4, to oczywiście to już jest niepotrzebne. Natomiast służy mi do streamowania danych ze stacji pogodowej i z takiej oto urządzenia. Być może niektórzy wiedzą, co to jest, a niektórzy nie. Jak myślicie, co to może być? No dobra, udzielę Wam tej odpowiedzi. Jest to urządzenie do pomiaru zanieczyszczeń pyłów zawieszonych. Całą zimę u mnie działało, mierzyło. Wiem, kiedy sąsiad wrzucał butelki plastikowe do pieca i wysyłał dane na serwis, który można na przykład zobaczyć dzięki aplikacji Kanarek na smartfony. Także podawał w okolicy dane zanieczyszczenie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10.
Oprócz tego oczywiście tam parę innych rzeczy, natomiast jak widzicie, urządzenie jest malutkie, można go kupić gotowe, dostaje się do tego gotowe API, można je sobie wykorzystać albo we własnych rozwiązaniach, albo na przykład po prostu podłączając to do sieci Wi-Fi, streamuje dane do serwisu tej firmy Log2. I oczywiście można na przykład korzystać z aplikacji Kanarek i to urządzenie się pojawia po wpisaniu współrzędnych i można sobie monitorować zanieczyszczenie, bo uważam, że środowisko jest ważne. Jak zapewne wiecie, jestem fanem pojazdów elektrycznych typu hulajnogi, typu hoverboardy, chociaż już mniej, skutery elektryczne i mam nadzieję, że wkrótce też sobie kupię samochód elektryczny. No bo jakoś trzeba pomagać temu środowisku, nie ma co wspierać lobby węglowego, węgiel już umarł i reanimowanie trupa nie ma większego sensu. Także na razie, jakbyście chcieli coś z tych urządzeń, żebym coś więcej o nich powiedział, to nie ma sprawy, dajcie znać. Nie namawiam ani do łapek w górę, ani do subów, no bo jak chcecie to robicie, jak nie chcecie to nie robicie, jest to wasza sprawa, nie ma co być nachalnym youtuberem i trzepać hajs na YouTubie, jak niektórzy. No dobra, rant na youtuberów będzie kiedy indziej. Na razie, hej.